Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, czyli w programie, do którego ja zapraszam ciekawych gości z przeróżnych światów. Rozmawiamy na tematy związane ze zdrowiem, z weganizmem, z podróżami, z etyczną modą, ale także z biznesem. Jest ich bardzo dużo i moi goście są bardzo różnorodni. Dzisiaj po raz pierwszy będę miała dwóch gości. Będzie to Łucja i Weronika, które prowadzą Faumaga, czyli magazyn bez przesady. Jest to wegański magazyn, który obchodzi swoją drugą rocznicę i jest to wyjątkowy odcinek podcastu i wyjątkowa edycja magazynu, ponieważ dziewczyny robią taki, mówiący z angielskiego, relaunch swojego magazynu. Przechodzi on wiele przemian i w październikowym numerze jest sesja i wywiad ze mną. Brzmi to jak straszna autopromocja, ale naprawdę ja jestem bardzo zaszczycona i szczęśliwa, że miałyśmy możliwość wziąć udział w tym projekcie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to jest prowadzić magazyn online, co to znaczy magazyn bez przesady, czym jest życie bez przesady, dlaczego dziewczyny trochę odchodzą od takiego stereotypowego wegańskiego pisma i poszerzają kategorie swojego magazynu o ekologię, o slow life, można powiedzieć, też było tematem wcześniejszych podcastów. Weronikę miałam przyjemność poznać w Berlinie. Mogliście ją widzieć w moich vlogach, na moim Instagramie. Łucję widziałam po raz pierwszy. Super było spotkać się w Warszawie, chociaż żadna z nas tutaj nie mieszka. Świetna rozmowa, gorąco Was zachęcam. Super, że jesteście obie i że udało nam się sprawić, żeby nasz sprzęt dzisiaj działał. To jest nie lada wyczyn. I mam nadzieję, że też nasi słuchacze bez problemu mają dobrą jakość i że wszystko działa. W każdym razie witam Was oficjalnie w studio. Przyjechałyście z różnych miejsc. Przyjechałyście z Berlina i ze Szczecina, a ja z Łodzi. Jesteście najlepszymi przyjaciółkami? Tak. Nie zaprzeczycie? Nie. Od ilu lat? 7. I to jakoś tak mniej więcej... Teraz mamy tą rocznicę 7, coś w tym stylu, tak, bo tak. To od liceum, początek roku szkolnego. W pierwszej klasie? Tak, w pierwszej klasie liceum, no. I od tego czasu się przyjaźnicie? Prawie. Znaczy prawie od momentu, jak się poznałyśmy, bo jak się poznałyśmy, czy znaczy bardziej zobaczyłyśmy się pierwszy raz, to ja stwierdziłam, że Łucja jest głupia i że... Zazwyczaj jak się kogoś patrzy, to tak, głupia. No ja stwierdziłam, że jest za głośna. Ona jest cały czas śmiała i to było takie denerwujące. No ale w zasadzie, nie wiem, ja to trwało tydzień, dwa... No tak się nie lubiłyśmy przez jakieś 2 tygodnie, czyli tak mniej więcej właśnie do 14 września. Może to mamy rocznicowy odcinek, tak. Aczkolwiek to będzie puszczone, o ile się nie mylę, 1 października, więc... Druga rocznica Faumaga, więc jakby wszystko się ładnie też łączy. Rocznicowy. Tak miało być generalnie. Ale to jak to się stało, że dwie przyjaciółki postanowiły, że założą magazyn? Minęło wiele lat, też mieszkacie w różnych miejscach. No, my go nie założyłyśmy. Przede wszystkim tego nie założyłyśmy. A po drugie to nawet jak się do niego zgłosiłyśmy indywidualnie, że przy nim pomożemy, to ja nie wiedziałam o tym, że Łucja się zgłosiła, a Łucja nie wiedziała o tym, że ja się zgłosiłam. Jednocześnie się cały czas przyjaźniłyście. Tak. Po prostu nie skonsultowałyśmy akurat tej decyzji ze sobą. Tak wyszło, że nagle się dowiedziałyśmy, że siedzimy razem w tym samym magazynie. Ale wtedy już mieszkałyście odpowiednio w Berlinie i w Szczecinie? Ja wtedy mieszkałam w Trójmieście. A ja mieszkałam w Szczecinie, bo ja do Berlina to dopiero teraz właściwie na stałe wyjechałam parę miesięcy temu. Łucja nie wiedziała, że ja będę składać numer, któryś tam chyba listopadowy albo grudniowy, już nie pamiętam dokładnie, który to był. I po prostu dostałam teksty do wrzucenia do numeru i patrzę, o, Łucja Wierzchowska, o, to moja przyjaciółka. I mówię, ty Łucja, ty piszesz dla Faumaga? Ale stało się tak, że teraz to wy jesteście główną siłą napędową magazynu. Jakie są wasze stanowiska? Łucja jest redaktor naczelną. A Weronika jest dyrektor kreatywną. I wreszcie powiedziała to dobrze, bo zawsze mówi dyrektor artystyczna. Faumag, czy to jest skrót od V związanego z weganizmem? Zakładamy, że tak. Ale to nie my wymyślałyśmy nazwy. Faumag jest adoptowanym dzieckiem przez nas. Zaadoptowałyśmy go z takim imieniem, jakie dostał przy urodzinach. I po prostu już został na tyle, nazwijmy to, znany z tej nazwy, że postanowiłyśmy przy niej zostać. No szkoda by było zaczynać od początku, bo już jednak przejęłyśmy Faumaga z jakimś tam
bagażem z jakimś, no nie wiem, no, z kontem na Facebooku, z kontem na Instagramie, ze stroną internetową i tak dalej, i tak dalej. No szkoda było po prostu zmieniać nazwę tylko i wyłącznie dlatego, że o, mamy jakieś tam widzimy się. Szczególnie, że nie, tak naprawdę nie miałyśmy pomysłu na lepszą nazwę, więc VMAG nam pasuje. Tylko VMAG, a nie VMAG. Ja się już nauczyłam. Tak. Ale mi też zajęło chwilę się nauczyć i ja mówiłam ciągle VMAG, VMAG, VMAG. Łucja, VMAG. Fauman! To jest polska nazwa. Tak jest, dokładnie. Ale, czyli nazwa zostaje, ale magazyn ewoluuje, bo planujecie zmiany. Co się szykuje? W ogóle możecie zacząć od tego, jaki jest teraz Fałmak i dla kogo jest ten magazyn, a jaki ma być? Bo to będzie dosyć spora zmiana, przynajmniej z tego, co rozmawiałyśmy, tak wywnioskowałam. Tak, to będzie spora zmiana. Do tej pory VMAG był skierowany stricte do wegan, niezależnie od tego, w jakim byli wieku i jakie mieli zainteresowania. Pisaliśmy trochę o wszystkim, trochę o niczym czasem. W każdym razie nie była ta grupa docelowa tak jasno określona. Więc... No tak, bo weganinem może być każdy, to nie tak, jest jakby tak, cecha znaczy... osobowości lub upodobań, tak. Ale jest pewien stereotyp weganina. VMAG był dosyć ogólny do tej pory, to przez to jednocześnie pasował do wielu rodzajów wegan, ale też jednocześnie każdy miał prawo się do czegoś przyczepić, bo ktoś, kto był zainteresowany bardzo naturalnym stylem życia, mógł się przyczepić do tego, że promujemy czasem rzeczy niekoniecznie super zdrowe czy naturalne. Tak, a z kolei osoby, które chciały żyć bez kogoś, kto mówi im, co ma robić, niekoniecznie musiał być zadowolony z tego, że promujemy na przykład mindfulness, czy detoksy, czy cokolwiek, jakieś dbanie o siebie bardziej. Czy generalnie to nie będziemy przestawać promować mindfulness i detoksu, to może niekoniecznie, bo detoksy to trochę altmet z naszego punktu widzenia, ale... Po prostu stwierdziliście, że musicie go trochę bardziej wyprofilować. Tak. I też podłożyć bardziej pod nas, bo tak jak mówiłyśmy, VMAG był adoptowany i wiele zostało z tego, co było na samym początku. No jednak od roku już prowadzimy go my. I chciałyśmy, żeby był bardziej nasz, bardziej w naszym stylu, odpowiadał temu, w jaki sposób my żyjemy i jakie mamy poglądy. Puściłyście teraz nowy numer. Dzisiaj. Dzisiaj, dokładnie dzisiaj, który przeszedł zmiany, ale właśnie stwierdziłyście, że czas na te zmiany też dlatego, że nie było takiego magazynu na rynku? Bo ja mam wrażenie, że gdzieś tam dla osób takich, bo wcześniej użyłam stwierdzenia stereotypowy weganin, co może brzmieć w ogóle pejoratywnie, a w ogóle mi nie chodzi, ale przyjęła się taki profil weganina, który na przykład właśnie jest osobą bliską z naturą, która dużo uprawia sportów, jest mało zainteresowany jakimiś... Też, no, to jest kompletny stereotyp, ale powiedzmy, że jakby... Moda czy uroda nie są może takie bardzo ważne, tylko gdzieś jest to takie bardziej sportowe, naturalne, surowe. Znaczy my się przede wszystkim otworzyłyśmy na niewegan. I to jest główna zmiana, bo VMAG do tej pory nazywał się VMAG, wegański magazyn online. I to od razu po prostu w tytule, czy w tytule, w sloganie jakby naszego magazynu od razu było napisane, że to jest wegański. No, wiadomo, słowo wegański bardzo nie często odstraszy. Dokładnie. I jakby trochę nam też to zaczęło przeszkadzać, bo nie chodzi nam o to, żeby pisać tylko i wyłącznie dla wegan, żeby czytali nas tylko i wyłącznie weganie, no bo też nie o to chodzi. Jakby nasze treści pozostaną wegańskie, nie będziemy dawać przepisów z mlekiem, mięsem i tak dalej, w ogóle pozostajemy jak najbardziej w... To dalej będzie wegański magazyn. Tak. To dalej będzie wegański magazyn. Ale nie będzie tylko o weganizmie. I to już jakby zaczęłyśmy otwierać się na inne tematy, ale dalej cały czas ta łatka tego wegańskiego magazynu zostawała i tego się chciało się pozbyć. I tego się, jakby to jest ta główna zmiana, taka twarda. Bo te zmiany, które zaszły, jeśli chodzi o treści artykułów, no to już tak powoli przez ostatni rok wprowadzałyśmy. Skoro stwierdziliście, że chcecie zerwać z tym sloganem VMAG wegański magazyn, bo to odrzuca, jak mogłyście zobaczyć z autopsji, i ja to rozumiem, bo dużo osób od razu się zniechęca, kiedy widzi tego rodzaju hasło, chociaż niekoniecznie musi być wcale przeciwne treściom, które są zawarte w magazynie, to co będzie teraz zamiast wegańskiego magazynu? Więc od tej pory VMAG będzie magazynem promującym życie bez przesady, czyli VMAG życie bez przesady. Co to znaczy życie bez przesady dla was?
dla mnie to jest życie na luzie generalnie. Bez spiny. Ja od jakiegoś czasu, znaczy generalnie kiedyś byłam mega zestresowaną osobą. I w którymś momencie zaczęłam sobie powtarzać jak mantrę słowo easy. I jak tylko się zaczynałam denerwować, to było easy, easy Weronika, easy, easy. Wszystko wyjdzie, wszystko wyjdzie. Bo generalnie wszystko wychodzi, wszystko się układa tak, jak ma się ułożyć. Dokładnie. I dla mnie to jest to właśnie, easy. I bez przesady przy okazji jest trochę rozwinięciem tego, bo nie jest to dla mnie mantra, która sprawia, że ja się mniej denerwuję, tylko bardziej podejście do życia, które sprawia, że ja się mogę mniej denerwować. I mniej napinki na różne rzeczy, na przykład na to, że... Jestem weganką w 100%. Tak, że jestem weganką w 100%. Każdej strefie życia. Dokładnie. I że ktoś mi zabierze moją legitymację wegańską, bo to przecież będzie tragedia. Jak ja użyję u kogoś pasty do zębów, która nie jest, która jest testowana na zwierzętach. Bo... No tak, to są skrajności i musimy się z tym liczyć, przypominając sobie wegańską łatkę. Niestety żyjemy w takich czasach. W takich czasach. Ale to jest śmieszna historia, bo wy wpadłyście w tym samym momencie na ideę tego magazynu. No, znam tę historię z waszych opowieści, ale to jest niesamowite, że tak naprawdę obie chciałyście pisać o podobnych rzeczach i w tym samym momencie miałyście taki moment, tak, to jest ten kierunek, w jaki chcecie iść i rzeczywiście to hasło bez przesady totalnie oddaje ten klimat, jaki moim zdaniem chcecie zawrzeć w tym magazynie. Ale dla kogo on będzie? Bo skoro to nie będzie magazyn stricte dla szeroko pojętych wegan, co jest ciężko zdefiniować, jak już ustaliłyśmy, to kto jest waszym czytelnikiem wymarzonym? Chcemy pisać dla ludzi świadomych, którzy biorą pod uwagę nie tylko siebie, ale środowisko, konsekwencje swoich różnych decyzji życiowych. Ludzi zainteresowanych tą roślinną, tak jak mówiłyśmy wcześniej, niekoniecznie tych stuprocentowych wegan, czyli osoby, które wiedzą, że są częścią świata i chcą z nim żyć w zgodzie, ale właśnie jednocześnie bez przesady, czyli osoby, które nie są w stanie z różnych przyczyn wyprowadzić się, nie wiem, do domku, w lesie, biegać boso i uprawiać własne warzywa, no bo to w XXI wieku jest po prostu mało realne. Nie każdemu się to uda. Żyjemy w tych dużych miastach, większość z nas przynajmniej, chodzimy do normalnej pracy, musimy sobie jakoś radzić z tym, co mamy. I chodzi o to, żeby wspólnie z tymi ludźmi tak naprawdę, bo my nie chcemy ich uczyć, chcemy razem z nimi odkrywać właśnie taki złoty środek pomiędzy tym życiem w naturze, tym życiem takim jak najbardziej naturalnym, jednocześnie biorąc pod uwagę realia, czyli pęd, życie po prostu w mieście, życie, w którym no, trzeba zarabiać pieniądze, pracować i tak dalej. Czy też nie chcecie się zamykać na jakieś trendy? Że to nie jest tak, że to musi być slow, zen w jakimś klimacie? Czy jeżeli jest jakaś nowa tendencja, to też nie będziecie się bały tego przedstawić? Ja się zorientowałam całkiem niedawno, że tak naprawdę jesteśmy w trendzie. Bardzo. I jakby wymyślając, o co chodzi, bo to już od paru miesięcy trwa ta zmiana, jakby od paru miesięcy to planowałyśmy, o tym rozmawiałyśmy, zastanawiałyśmy się, jak to nazwać, żeby to nie trzeba było tego tłumaczyć w 10 zdaniach, tylko żeby to było właśnie jedno hasło, które już coś sugeruje, o czym to będzie. I właśnie to jest to bez przesady. No to się okazało, że tak naprawdę masę ludzi o tym mówi, masę ludzi o tym pisze, masę ludzi żyje w ten sposób i interesuje się tym. I jakby wydaje mi się, że wchodzimy w to w bardzo fajnym momencie, kiedy zainteresowanie jest tym, dokładnie. Ale nie jest to tak, że my to zobaczyłyśmy i powiedziałyśmy, wow, to jest teraz modne, my to teraz zróbmy. Tylko to jakby wyszło z nas i mam wrażenie, że po prostu dużo ludzi przeszło jakąś taką ewolucję. Łącznie z nami. Łącznie z nami, no. Tak, ale nie ma nic złego w byciu, tak by wracając do tego poprzedniego, nie ma nic złego w byciu w trendzie. Jakby jeżeli ten trend jest czymś jakby pozytywnym, nie, to jest super. Nie, o to mi chodzi, no że nie? To jest złe, tylko że jakby ja... Wymyślając to wszystko z Łucją, nie zorientowałam się, że ten trend jakby istnieje. Jest, że on istnieje. I dopiero pracując nad tym coraz więcej, głębiej i bardziej, to dopiero się zorientowałam, że
to jest po prostu fala, która już leci. I tego się, mi się wydaje, że tego się już nie da zatrzymać. I po prostu ludzie będą żyli coraz bardziej świadomie. Tak, znaczy ja na to liczę. Bo też, wiecie co, ostatnio miałam taką rozmowę, że my trochę żyjemy w takiej swojej własnej bańce, bo jednak otaczamy się ludźmi często o podobnych poglądach, czy też obserwujemy konta, czytamy książki ludzi, którzy interesują się tym, co my. I nam się wydaje, że ten trend jest jakiś w ogóle strasznie rozwinięty i teraz wszyscy są tacy świadomi i eko i tak dalej, i tak dalej. A jednak w skali całego społeczeństwa to nadal jest bardzo małe. No. Stąd to nie jest tak, że nagle cała Polska powie, o, to jest ten magazyn, którego szukaliśmy. No jasne, nie spodziewamy się tego. Ale właśnie dobrze, że on jest, bo będzie można do niego sięgnąć. I też to mi przyszło do głowy, to, że w przypadku tego, jak miałyście tę nazwę, że wegański magazyn, chciałam powiedzieć łatkę, ale to też jest znowu jakieś takie negatywne stwierdzenie, to też ludzie może oczekiwali, że w każdym numerze znajdą odpowiedzi na wszystkie wegańskie pytania, takie na start. Na zasadzie, czemu nie mówicie, jak zrobić to, jak sobie poradzić na diecie roślinnej, bo... I wtedy to jest takie, to byłby taki podręcznik. Tak, a wy chcesz, żeby to po prostu był dodatek do życia, coś, co da ci fajne ciekawostki, inspiracje, a niekoniecznie jak żyć. Tak, bo my nie chcemy, żeby każdy numer naszego magazynu był, nie wiem, jakimś mniejszym e-bookiem albo jakąś częścią e-booka, powiedzmy, większego, który poradnik. Się nazywa poradnik, jak przejść na weganizm, bo po prostu to interesuje nas tak dużo więcej rzeczy niż tylko samo to, jakie są zamienniki jajek. Chociaż jest to też bardzo ważne. I jest to bardzo ważne i o tym też będziemy pisać i będziemy robić takie mini przewodniki, nie wiem, no, na jakieś święta wielkanocne czy coś w tym stylu. Ale no nie jest to nasze główne centrum, nie jest to centrum naszych zainteresowań. To o czym będziecie pisać? Macie jakieś kategorie na przykład w magazynie? Mówię teraz, jakbym była kompletnie w ogóle niedoedukowana, no, ale dobra. Moi drodzy widzowie, jesteśmy dla was tutaj z przeszłości. I teraz jeszcze nie wszystko jest mi znane, dlatego jestem bardzo ciekawa, jakie macie kategorie w magazynie. Ponieważ ja się zajmuję głównie tekstami, to może ja odpowiem. Tak. Oczywiście mamy przepisy wegańskie. Bez tego się nie da. Ludzie, mam wrażenie, coraz chętniej gotują sami w domu. Lubimy jeść. My lubimy jeść, kochamy jeść. Mamy też fantastyczne osoby, które przygotowują dla nas przepisy. Bardzo ciekawe, więc to nie jest tak, że gdzieś tam zawsze są takie same. Są ciekawe z różnych składników, na różnych poziomach trudności. Więc to jest na pewno coś ważnego. Oczywiście piszemy też o empatii wobec zwierząt na różne sposoby. Mamy serię o ginących gatunkach. Piszemy też o różnych fundacjach zajmujących się ochroną zwierząt na wszelakie sposoby, więc to też jest dla nas ważne. Oprócz tego sporo piszemy o zero waste, a tak naprawdę less waste i minimalizmie, bo to też są gdzieś tam rosnące trendy ważne dla ludzi świadomych, więc o tym też zawsze w każdym numerze coś się pojawia. Są też felietony takie życiowe. To jest w ogóle mój ulubiony artykuł, ja to muszę powiedzieć. Ty powinnaś to pisać. Dlaczego pisać? Nie, ja generalnie... Życiowe felietony, Weronika, myślę, że to było dla ciebie super. Nie, ja chcę powiedzieć, że mamy taki felieton, który zawsze wychodzi w częściach i już tych części jest paręnaście. Wydaje mi się, że w październikowym numerze to jest chyba 12 albo 13 część. To jest taki serial? Tak. Nazywa się Rodzina na weganizowanym. I to jest po prostu mój ulubiony artykuł w całym numerze, w każdym numerze. Ja go czytam z największą przyjemnością, tak więc polecam. O co chodzi, tak mówiąc ogólnie? Pisze to jedna z naszych redaktorek, która jest mamą obecnie trójki dzieci i próbuje całą rodziną przejść właśnie na dietę jak najbardziej roślinną i na styl jak najbardziej zero waste. I bardzo fajnie się właśnie obserwuje ten ich rozwój, różne takie problemy związane z tym, że na przykład jedno z dzieci nie ma wcale koniecznie ochoty rezygnować gdzieś tam ze swoich ulubionych potraw, albo z tym, że nawet jak się próbuje zrobić zakupy zero waste, no to i tak ci zawsze wcisną coś plastikowego. I bardzo... Prywatnie z lekarzami. Tak. No i w zeszłym roku... Takie scenki z życia. Tak, w zeszłym roku były bardzo ciekawe odcinki ze względu na to, że miał się pojawić właśnie trzeci potomek, więc cała historia na temat wegańskiej ciąży, i właśnie perypetii z lekarzami, różnych zdrowotnych, no teraz
Nasze pierwsze wegańskie Bobo ma już 2 miesiące, dobrze się rozwija, także no, też uwielbiam to czytać. To jest wspólne dziecko takie magazynowe przy no właściwie okazji. To tak, no. Tak. Może taki mały Kardashian po prostu. Tak, więc to są takie serie, które są stałe. Oprócz tego bardzo chętnie zapraszamy do wywiadów różne ciekawe osoby. Tak, zawsze mamy wywiad z jakimś sławnym człowiekiem. Tak? W numerze październikowym, jakbyś jeszcze nie wiedziała, to jesteś ty. Kurczę, muszę przeczytać. Więc to są takie stałe elementy. Powinnyście wydać te felietony kiedyś jako taki... zbiór opowieści. Mamy taki, znaczy ja bym bardzo chciała, w sumie nie rozmawiałyśmy o tym jeszcze no nigdy, bo ja tak mówię, mamy taki plan, nie rozmawiałyśmy o tym, ale ja bym bardzo chciała. Uwielbiam tak. Je po prostu. Tak. Jest to też generalnie taki jeden z naszych pomysłów, żeby pewne serie, jak na przykład Przepisy, zbierać w formie e-booków, ze względu na to, że czasem wygodniej jest po prostu mieć wszystko zebrane w jednej części i tak, teraz... W skali roku to byłoby na pewno spoko. No właśnie teraz razem z numerem w sklepie będziemy mieli też jeszcze parę rzeczy. Między innymi będzie zbiór wszystkich przepisów z całych 2 lat istnienia FOMAGA. Wszystkie przepisy z wszystkich numerów są zebrane, tam jest ich około 60. Tak więc na przykład takie e-buczka można sobie kupić z FOMAGowymi przepisami. Tak. Czyli wraz z tym, z nową edycją magazynu macie jeszcze takie podsumowanie produktów. Tego, co było wcześniej. Też jest spoko. Tak. A słuchajcie, takie tematy jak na przykład uroda, moda, albo podróże. Jasne. Czy to też będzie? O, w październikowym numerze mamy gościnny przewodnik po Helsinkach. Ale super! Tak. I kto to dla was napisał? To moja koleżanka z pracy, Finka, która jest wegetarianką, ale bardzo lubi też wegańskie dania. I w związku z tym, że akurat pojechała sobie do rodzinnego miasta na weekend, to stwierdziła, że zrobi takie tournée po fajnych miejscach, w których można coś pysznego wegańskiego zjeść dla nas. Jeżeli chodzi o modę, to piszemy sporo o markach etycznych, które między innymi produkują ubrania z recyklingu, upcyclingu. Tylko etycznych. Tylko etycznych. O nieetycznych nie piszemy. Tak, okej. Okay. Skupiamy się na nich i piszemy tylko o nich, dobrze. Jeżeli chodzi o urodę, to mamy między innymi przeglądy kosmetyków cruelty free wegańskich dla osób, które nie poruszają się płynnie po tych drogeryjnych półkach, więc mamy coś takiego. Oprócz tego piszemy też o domowych sposobach dbania o urodę i takich bardziej właśnie less waste naturalnych. Super, a w ogóle kto dla was pisze? Bo to też chciałam zapytać. Ilu macie redaktorów? 10. Na ten moment 10. Na grudniowy numer się zapowiada, że już będzie w 12-13 i zapraszamy do współpracy. No właśnie chciałam zapytać, czy można do was aplikować? Tak, oczywiście. Można napisać maila, można napisać na Facebooku, można napisać na Instagramie. Zapraszamy wszystkich. Chętnych. Powiedziałyście, że w październiku, a w grudniu będzie, bo to nasi słuchacze nie wiedzą, że teraz prowadzicie 2-miesięcznik. Tak. Skąd ten pomysł i jaki będzie motyw przewodni? Kurczę, aż teraz zdradziłam w ogóle, o co chodzi. To po to, żeby magazyn miał więcej lepszych treści. Ze względu na to, że tak, ja mam pracę na etat, Lucja ma pracę na etat, wszyscy nasi redaktorzy mają pracę lub studia, no to nie jesteśmy w stanie co miesiąc wypuścić numeru na takim poziomie, na jakim chcemy wypuścić. I postanowiłyśmy, że po prostu zrobimy z tego 2-miesięcznik. Kwartalnik to stwierdziłyśmy, że jest trochę za mało, bo jednak chcemy dużo pisać. A wydaje mi się, że ten numer wychodzący co 2 miesiące będzie optymalny. Że jest w punkt, tak, że to jest dokładnie, że to czyli jest magazyn optymalne. Jest teraz dłuższy znacznie. Tak. Dłuższy, więcej treści, lepiej przygotowanych treści, również lepiej przygotowany wizualnie. Mamy na to teraz więcej czasu, więcej możliwości, więc jest po prostu lepszy. Tak. No i każdy numer ma temat przewodni, tak jak już powiedziałaś. I numer październikowy, tematem przewodni numeru październikowego jest bez przesady. No ze względu na to, że po prostu jest to... Pierwszy numer w nowej odsłonie, tak. Na grudzień szykujemy temat przyjemność. Czy pójdzie coś więcej, czy na razie jeszcze nie? Jeszcze nie. I każdy będzie miał jakiś motyw, co to nie zatrzyma się na 2 miesiące. Nie. Ale będzie też trochę o świętach. Oczywiście. Będzie też trochę o świętach. One są też przyjemne, bardzo przyjemne. Święta są jak najbardziej. Właśnie mówię to pijąc herbatę ze świątecznego kubka, ponieważ dzisiaj jest zimno i pada deszcz w Warszawie, więc stwierdziłam, że to jest klimat ewidentnie, który zapowiada, że za 2 miesiące
Za dwa miesiące? Za dwa miesiące i 10 dni. Ja tylko czekam do 1 grudnia, odpalam wtedy 10 tysięcy lampeczek choinkowych, choinkę piję tylko z kubków z Mikołajem. 10 tysięcy lampeczek wina. Taka. Okej. Okay. Nie, ja też mam obsesję na punkcie świąt, więc na pewno będzie coś o świętach. Znaczy, ja już w tym roku słuchałam piosenek świątecznych. To chyba w styczniu, po świętach. Nie, teraz... My to nie jest żaden, wiesz, shame, ani nic. Nie, no ja czekam do grudnia, żeby... Nie, ja nie czekam do grudnia. Ja sierpień, wrzesień to już jest dla mnie taki moment, że już tak powoli sobie zaczynam puszczać, a październik to już jest taki full on, po prostu lecę z tym. Ja sobie zawsze zostawiam do grudnia, bo jak zacznę słuchać w listopadzie, to mi się znudzi. A to jeszcze styczeń jeszcze na początku, nie? Trzeba jeszcze posłuchać chwilę, tak, to już tak, tak odreagować. Wy jesteście dziwne, mi się to nie nudzi. Dobrze. A słuchajcie, jak jest tych... No bo każda z was ma jakieś inne obowiązki i też nie jest tak, że każda z was jest tak samo zainteresowana wszystkim. Jakie są takie wasze ulubione części, oprócz tego, że wiem, że felietony, to które z tych sfer życia najbardziej przemawia do was, do każdej z was? Dla mnie bardzo ważne są zwierzątka. Ja kocham zwierzątka i nie odpuszczę na pewno tej tematyki, jeżeli chodzi o empatię i o... wszelkie tak organizacje, fundacje zajmujące się pomocą zwierzętom. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja przepraszam teraz wszystkich ludzi, którzy nienawidzą angielskich słów na rzeczy, które można powiedzieć po polsku, ale wellness i mindfulness. Bo naprawdę to jest... Można o tym zrobić osobny podcast. Nie da się tych słów przetłumaczyć. Nie da się. Nie da się. Bo dobrobyt raczej średnio. Zdrowie i świadome życie? Samoświadomość. Zdrowie i dobrobyt. Super. Interesujemy. Dokładnie to tak brzmi. Mam pomysł na nową nazwę dla magazynu. Zdrowie i dobrobyt. Opatentujcie to. Jeśli tu trzeba, nie zostawiaj tego w nagraniu. Czyli bardziej te takie rytuały, zdrowie, dbanie o siebie, ale bez przesady. Tak. No też lubię te tematy generalnie. Ale w ogóle też, wy też piszecie do artykuły, do magazynu? Ja piszę, przynajmniej staram się prowadzić większość wywiadów, ponieważ no, uwielbiam rozmawiać z ludźmi i traktuję to jako okazję do nauczenia się nowych rzeczy. Natomiast też staram się pisać. Teraz na przykład w numerze październikowym postanowiłam spróbować pisać felietony o tym, co myślę na temat takiego właśnie życia bez przesady. I jak ciężko się żyje w świecie, w którym ciągle ktoś ci mówi, co masz robić i dlaczego ma to być idealne. Tak jest najbardziej ogólny podział. Ja głównie zajmuję się tekstami i treściami, a Weronika tym, żeby to wszystko pięknie wyglądało. No właśnie, bo to jest dla mnie też kluczowe, że prowadzicie sobie tak zdalnie właśnie magazyn. I jak to wam funkcjonuje? Nie, macie czegoś takiego, że chciałbyście być w jednym miejscu? Żebyście chciał mieć swoją siedzibę w jednym mieście? Siedzibę może nie ma czegoś takiego, że brakuje nam jakiegoś konkretnego biura. Przynajmniej mi nie brakuje, ale brakuje mi tego, że z Łucją muszę się komunikować na ważne tematy przez Messengera i musimy się umawiać na konkretne godziny, żeby porozmawiać i tak dalej. Brakuje mi tego, że nie możemy się po prostu spotkać i przegadać czegoś szybko albo wpaść jedna do drugiej i tyle. Właściwie nigdy tak nie było, bo my... jak byłyśmy razem w liceum, to ja nawet nie mieszkałam w tym mieście, w którym to nasze liceum było. I co prawda widziałyśmy się codziennie w szkole, ale nigdy nie byłyśmy tymi przyjaciółkami, które po prostu pójdę sobie do Łucji. Tup, 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 tup. Puk, puk. Cześć Łucja, nie? No, nie było czegoś takiego, zawsze się musiałyśmy umawiać konkretnie. Szczerze, obie mieszkałyśmy pod Szczecinem, a nie w Szczecinie, więc spotykałyśmy się, że tak powiem, w Szczecinie do szkoły i tyle. No. A potem Łucja pojechała do Gdańska na studia, ja zostałam w Szczecinie. A potem Łucja wróciła do Szczecina i ja wyjechałam do Berlina. No i tak to Ale wygląda. W najbliższym czasie macie perspektywę mieszkania w jednym mieście, czy póki co zupełnie nie? Nie ma takiej potrzeby, bo Berlin jest na tyle blisko Szczecina, że jednak co jakiś czas mamy możliwość się spotkać, a póki co prowadzimy to przez Skype'a właśnie głównie, czy też Messengera, przez telefon. Dajemy radę. To jest o tyle dobre, że jeżeli macie ludzi, którzy dla was piszą, to też jest pełna dowolność, gdzie oni się znajdują. Tak? Nawet, jeżeli ktoś mieszka bardzo daleko, to może wam podsyłać materiały i zupełnie lokalizacja nie jest tutaj ważna. Dokładnie. No przez chwilę miałyśmy dziewczynę, która robiła dla nas przepisy z Wielkiej Brytanii. A w Polsce są rozsypani całkowicie od południa do północy, także nie jest to żaden problem. A słuchajcie, myślałyście o tym, żeby wasz magazyn był kiedyś drukowany, czy zupełnie nie jest to coś, co planujecie?
zupełnie nie jest to coś, co planujemy. Mi się trochę marzy. Znaczy, inaczej. Mi się, no to trochę... się nie dogadacie, dziewczyny. Nie. Ja to teraz muszę wytłumaczyć, bo mi się trochę marzy, żeby Faumaga poczuć w rączkach papier. Ale jednocześnie nigdy nie chcę tego planować i nigdy nie chcę tego robić ze względu na to, że sama wiem, jak kupuję magazyny, gazety i tak dalej. Staram się to robić jak najrzadziej. Że ja je przeczytam i odłożę. Tak, i najprawdopodobniej śmieci, no. wyrzucę. I że to jest po prostu kupa śmieci, a my nie chcemy się... No nie po to piszemy o zero waste, o less waste, o ekologii, żeby tylko dokładać swoją cegiełkę do ilości śmieci, która już jest produkowana. A czytacie w ogóle jakieś magazyny na co dzień? Czasem. Ja tak. Możesz powiedzieć, jakie? Czy są jakieś takie magazyny, które uważasz za taką inspirację? Znaczy, ja pod względem wizualnym się bardzo inspiruję ustami i cookbookiem. I chickpea. Ja nie znam chickpea. Chickpea to jest amerykański. To jest w ogóle nasza konkurencja, więc ja nie wiem, czy ja powinnam o tym mówić. Ale ich kochamy. Ale tak, kochamy ich. Trzeba się wspierać. I trzeba się wspierać. Oni nie wiedzą o naszym istnieniu. Dowiedzą się. Ale dowiedzą się, dokładnie dowiedzą się. Wydawany w Stanach, jest wydawana forma drukowana, ale ja sobie kupuję PDF-y, czyli dokładnie to, co my sprzedajemy. No i to jest wegański magazyn. No i jest po prostu wizualnie, jest prześliczny. Ale też mówi o różnych sferach życia? Jest taki bardziej luźny? Jest dużo bardziej nastawiony na weganizm. Bo każdy artykuł, nawet jeśli mówi... Przynajmniej z tych numerów, które ja przeczytałam, a przeczytałam 2,5 teraz, bo w ogóle odkryłam go bardzo niedawno. Mój ulubiony magazyn, przeczytałam 1,5. Nie, to żartuję. No na ten moment pewnie, ale jest super. Jest super, sama go zobaczę. Jest cudowny. No to jakby większość artykułów jest chociaż trochę... Coś o weganizmie w nich jest. No ale mówimy o weganizmie, a nie zapytałam was w ogóle, jaka jest wasza historia przejścia na weganizm, co jest tutaj dość kluczowe, bo mimo, że wasz magazyn nie jest wcale teraz już wegańskim magazynem, to nadal jest wegańskim magazynem. Tak. Ile lat jesteście wegankami? 9 listopada będą 3. Jeżeli chodzi o Weronikę, tak. Ja parę miesięcy później. Tak. A co was do tego skłoniło? Ja sobie wymyśliłam, że mam nietolerancję laktozy. I przestałam, ja zaczęłam od eliminacji mleka. Ja w ogóle jakoś tak, może to jest niepopularna opinia, ale ja uważam, że przemysł mleczny jest gorszy niż przemysł mięsny. Ale to jest często, ja tak słyszałam w Wielkiej Brytanii często, że jak już masz nie jeść jakiejś jednej z tych grup, to wybierz nabiał, bo tak naprawdę jest gorszy dla świata, niżeli mięsny. Znaczy to jest dla zwierząt, nie mówię dla planety, ale dla zwierząt. Znaczy ja w sumie nie jestem pewna, czy tak faktycznie jest, ale jakby w moim serduszku moje sumienie mi mówi, że to jest gorsze. Ale to nie był powód, dla którego przestałam pić to mleko, bo tak jak mówię, wymyśliłam sobie, że mam nietolerancję laktozy, a później pojechałam na rezydencję artystyczną w trakcie studiów na tydzień. No i tam trzeba było określić, jak się je. Ja tak sobie pomyślałam, to co ja mam im powiedzieć, że ja no na biału to nie, ani trochę w ogóle absolutnie nie, ale mięso to mi dajcie. I w końcu im powiedziałam, że jestem weganką. I to takim powiedziałam, że jestem weganką i tego samego dnia zostałam weganką. Ale początkowo to były powody właśnie zdrowotne? Tak. Zdrowotne i jakby drugi powód, który do mnie najbardziej przemówił, to był jednak powód środowiskowy. Ja w przeciwieństwie do Łucji nigdy nie byłam taka och, zwierzątka. I oczywiście kocham wszystkie zwierzęta, żeby nie było, że jestem jakaś, nie Nadal ich nie jem. Nadal ich nie jem, dokładnie. No ale nigdy nie miałam po prostu, nie pałałam jakąś wielką miłością do żywych stworzeń. Głupio to brzmi strasznie, ale no taka jest prawda. No ja nigdy nie byłam tą osobą, która na ulicy przychodzi, jak przychodzi koło mnie słodki piesek, to ja nie robiłam, o, jaki słodki piesek. No i dalej tego nie robię. A za to Łucja tak robi. Łucja to przechodzi ulicą i mówi, o, jaki słodki robaczek. Ale ty, nie śmiej się, bo ja pamiętam, jak byłam mała i nie miałam nic wspólnego z weganką, to ja zawsze ratowałam żuczki gnojarki na wycieczkach.
I zawsze wszyscy moi znajomi, którzy nie mieli wtedy 10 lat, 8 lat, chodzili i je deptali, bo ludzie mieli taką super zabawę. Idź i depcz żuczki. Jeżeli to ktoś z was to teraz słucha, bardzo mi dobrze. W każdym razie ja właśnie zawsze mówię, uważajcie na żuczki. Wtedy jakiś kolega zawsze przychodził i robił, haha, patrz, zdeptałem. Ej, no to to jest super. Ale dzieci mają takie impulsy, że połapią jakieś insekty i je trzymają w słoiku, tak. Nie wiedzieć po co. Wczoraj na tej demonstracji, dwa tygodnie temu na tej demonstracji, już koniec, już powiedzieli dziękuję, do widzenia. I taka dziewczynka... Trzyletnia czy coś w tym stylu, prowadzący mówi, że tutaj ta pani ma coś do powiedzenia i ona ta do pani mała. Ta mała pani, ta dziewczynka, i ona powiedziała takim głosikiem: ja kocham zwierzęta i nie jem mięsa. I wszyscy jej zaczęli tak bić brawo. Największe brawa dostała. Ja to się w ogóle wzruszyłam, Lucja zresztą też. Tak. I to było takie po prostu takich ludzi. Podjechała izba dziecka i zabrała rodzicom. Niedożywione dziecko, jakieś bzdurgano. Nie. Dzieci wege są spoko. Tak. Ale zakładam, że ty, Lucja, byłaś bardziej po tej stronie zwierzątkowej, przechodząc na weganizm. Właśnie zaczęło się bardzo egoistycznie. Zobaczyłam, jak Weronice dobrze służy weganizm i stwierdziłam, że ja też tak chcę. A, bo żeby nie było, to my się kiedyś śmiałyśmy z koleżanki, która była weganką. Ja też się śmiałam z mojej nauczycielki, która była weganką. Tak. Mówiłam, przecież pani może jeść same chipsy, a nadal być weganką. Taka byłam. No, tak, no najlepsza było, nie byłam. U nas było podobnie. Moja mama też zawsze... patrzyła na dietę trochę szerzej niż taką tradycyjną. Teraz zresztą też jest weganką. Była zero waste, zanim to było modne, że tak powiem. Więc też u nas w domu się nie teraz jadło. Już nie jest. Już. Plastik. Więc już wcześniej w domu gdzieś tam u nas się nie piło dużo mleka, nie jadło dużo mięsa. Aczkolwiek jak się wyprowadziłam na studia sama, to najłatwiej mi było po prostu jeść ryż z kurczakiem czy tam coś takiego. Pozazdrościłam Weronice, jakie ona ma efekty i stwierdziłam, że też spróbuję. I tak już zostało. Natomiast faktycznie na początku nie zdawałam sobie sprawy, o co chodzi. Potem bardzo dużo poczytałam, pooglądałam filmów i stwierdziłam, że po prostu się nie da inaczej. Jak już się to wszystko wie na temat tego, jaka to jest krzywda dla zwierząt, dla planety, dla nas samych, no to nie da się inaczej. No pewnie, myślę, że to każda osoba, która przychodzi na weganizm, powoli odkrywa te inne karty i gdzieś tam ciężko jest znaleźć... Tak. Ten powrót do starych jakichś tam nawyków czy poglądów. Bo tak naprawdę ten pierwszy powód, dla którego się przeszło na weganizm, to jest najmniej ważny. Najważniejsze jest to, żeby zostać i żeby mieć powód, żeby zostać. Tak, ale wiecie, mam wrażenie, że jest dużo osób, które przeszło stricte z powodów zdrowotnych i teraz jakby w obliczu tych nowych trendów jedzeniowych niestety gdzieś tam wraca i odchodzi od weganizmu. Nie chcemy nikogo ocenić. Każdy ma swoje gdzieś tam powody i też nie jest tak, że to jest dieta, która leczy wszystkie schorzenia i tak dalej. Trzeba być bardzo rozsądnym i podchodzić do tego tak życiowo, co człowiek sam może zrobić. Nie, no pewnie, w obliczu choroby czy coś, czy takich sytuacji nie możemy jakby zakładać, że to jest jedno rozwiązanie i też każdy sam, tak jak powiedziałaś, musi ocenić to, na ile ważne jest jego zdrowie, jego życie i podjąć decyzję samemu, ale wy nadal zachęcacie do diety roślinnej. Zdecydowanie. Tak. Znaczy, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma diety idealnej, więc po prostu nigdy w życiu nie znajdziecie u nas w magazynie artykułu, którym będzie napisane, jedz wegańsko, bo to cię uratuje i to jest jedyny sposób na to, żebyś żył zdrowo. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że są osoby, które mają takie przypadłości, które sprawiają, że po prostu nie mogą być na 100% wegańskiej diecie. Jest takich ludzi niestety dość sporo i ja generalnie teoretycznie jestem jednym z takich przykładów, ale walczę z tym. No i chcę zostać na tym weganizmie i bardzo mi na tym zależy. Ale możemy powiedzieć, o co chodzi jakby trochę bardziej konkretnie, żeby ludzie wiedzieli? Ja mam niedoczynność tarczycy. I jeszcze nikt mi nie powiedział oficjalnie, że Hashimoto, ale może się okazać, że tak. I ja się o tym dowiedziałam z półtora roku, dwa lata po tym, jak przyszłam na weganizm. No i generalnie z tego, co czytam i się edukuję, to niestety szkoły są dwie i jedna mówi, że przy Hashimoto to tylko i wyłącznie protokół autoimmunologiczny, czyli tak naprawdę najbliżej temu to jest dieta paleo. Żadnych strączków, żadnych kalafiorów, żadnych kapusty, żadnej kapusty i tak dalej, i tak dalej. FODMAP, czy coś takiego?
No, coś tak, to się chyba tak, to jest taka druga nazwa tego, tak mi się coś kojarzy. No, a za to czytałam też w innych źródłach, że tylko i wyłącznie dieta wegańska i że dieta wegańska uleczy. Tak więc nie działam na własną rękę, nie leczę się dietą, biorę normalnie leki, a staram się po prostu żyć jak najzdrowiej i jak najbardziej po to, żeby móc być na tym weganizmie i sobie nie zepsuć tej tarczycy jeszcze bardziej. Póki co w miarę ci to służy. Tak, póki co wszystko jest w porządku i jakby wszystkie te objawy, które mnie męczyły, zanim się dowiedziałam, no to już wszystko jakby wróciło do normy. No ale nie jestem pewna, czy na pewno do końca życia będę mogła być weganką. Natomiast zrobię wszystko, żeby tak mogło być. I jeśli nie będę mogła, to po prostu podejmę jak najwięcej takich decyzji, które będą najbliżej temu, żebym została weganką do końca życia. A myślisz, że będziesz prowadziła Faumaga do końca życia? Jakie są wasze takie... Jakie są wasze właśnie marzenia związane z Faumagiem? Ja marzę, żeby był po angielsku. I żeby się... No to chyba nie jest takie trudne. Problem chyba tylko byłby, żeby to sprzedawać poza Polską. Nie, to jest bardzo mały problem. Nie? Ja słyszałam, że ciężko jest sprzedać, żeby sklep internetowy działał na płatnościach międzynarodowych, ale jak masz PayPala, to spoko. Nie, to jest najmniejszy problem. Jakby całe przygotowanie numeru zajmuje określoną ilość czasu. Przetłumaczenie, korekta tłumaczenia, skład w wersji angielskiej, to nam dodaje tak naprawdę jeszcze miesiąc przynajmniej. Na razie skupiamy się na rynku polskim i na publiczności polskiej, ale ja bardzo bym chciała, żeby, nie wiem, no za parę lat, jakby to jest takie właśnie marzenie, że na za parę lat, a nie za dwa miesiące. Ale jest to wykonalne. Tak, tylko jakby jesteśmy chyba jeszcze za mało zdyscyplinowani w samym magazynie, jeśli chodzi o przygotowanie numeru, żeby móc dokładać coś takiego jak tłumaczenie i przygotowywanie wersji angielskiej. Ale w ogóle myślicie, że ta tendencja do kupowania, bo dużo magazynów jest dostępnych w wersji online, znaczy nie wiem, czy dużo, ale coraz więcej tak samo jak kupujemy książki, kupujemy też magazyny. Myślicie, że publika się powoli otwiera na taką formę? Czy ludzie nadal mają takie, czemu mam kupić coś, co jest w internecie? Ludzie mają problem z płaceniem za takie nienamacalne rzeczy. Myślę, że to raczej to starsze pokolenie. Natomiast już teraz większość młodych ludzi, czy też w średnim wieku, jest bardzo otwarta na to, co się dzieje w internecie. Między innymi przez to, że te papierowe, no, nazwijmy to jednorazowe albo kilkurazowe magazyny, no już ludzie sobie zdają z tego sprawę, że to są śmieci po prostu. I ciężko coś z tym potem zrobić. Więc otwierają się coraz bardziej na te formy internetowe. Zwłaszcza, że też technologia idzie do przodu. I to już nie jest po prostu magazyn w wersji online, taki zwykły, jakby drukowany, ale w komputerze. Tak, możemy dokładnie. Tam wrzucać wideo, linki, hiperłącza, przeróżne interaktywne elementy, więc to też już jest ciekawe. No przede wszystkim powiedzmy, że to nie jest po prostu PDF taki, jaki się wysyła do drukarni do druku. Czy powiedzmy podobny. Magazyn w PDF-ie to jest tak, że masz spis treści, sobie klikasz na tytuł, który cię interesuje i on cię zabiera do tego. To jest jakby strona internetowa, tylko że w PDF-ie. Jakby najprościej mówiąc, możemy tam dokładnie linkować do innych źródeł, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. W samym magazynie mamy nawigację. Tak więc, no, tak jak mówię, to nie jest po prostu kilkadziesiąt stron, które sobie w komputerze przeglądasz. Ale trochę was wezmę teraz, nie wiem, co się tak mówi, pod włos, ale chcę was zapytać, dlaczego ludzie mieliby chcieć kupić wasz magazyn? Wiecie, o co mi chodzi? Jest bardzo dużo źródeł informacji, które mówią o tym wszystkim, o czym wy też mówicie, ale jednak z jakiegoś powodu stworzyło się to w formie magazynu, bo zakładam, że uważacie, że jest to warte tego, żeby ktoś zainwestował, że to jest coś więcej. Jakby z czego wynika to, że to jest produkt, który warto sobie kupić, bo masz to masz wszystko kosztuje. W jednym miejscu. Na przykład. Bo możesz to sobie zabrać ze sobą w kieszeni na telefonie, do pociągu,
masz to w wersji offline, nie musisz, no jasne, że wszyscy mają wszędzie internet i tak dalej, ale jak jedziesz ze Szczecina do Warszawy, to za chwilę go nie masz. Z Łodzi do Warszawy też za chwilę nie ma. No właśnie. Więc w przeciwieństwie też do innych magazynów o podobnej tematyce, my same stosujemy się do tego, o czym piszemy. To jest też bardzo realne, jest takie rzeczywiste. Nie jesteśmy ekspertami, profesorami od nie wiadomo czego. Owszem, wypowiadają się też super doświadczone osoby u nas w magazynie, ale prowadzimy to my, prawdziwe osoby, które mają takie same problemy, jak nasi potencjalni czytelnicy, które też próbują sobie znaleźć tą taką złotą drogę, czy to środek w świecie. Więc wydaje mi się, że tym możemy do ludzi najbardziej trafić. Przez to, że magazyn wychodzi co 2 miesiące, jednocześnie prowadzimy bloga na naszej stronie internetowej, gdzie są dodatkowe treści, które można przeczytać, jeżeli... Ale są jakieś... darmowe. Tak, dokładnie. To są darmowe treści dla wszystkich o podobnej tematyce, co w magazynie. Natomiast oczywiście to są inne treści. Na social mediach robimy konkursy, na fejsie robimy wyzwania. Mamy newsletter, zachęcamy do zapisania się. Mam taki na sam koniec minimalny niedosyt, że nie czuję, czy nasi słuchacze w pełni zrozumieli taką esencję waszego magazynu, o czym on jest i dla kogo on jest, na tyle, żeby chcieć go czytać. I to nie zrozumcie w ogóle źle, tylko po prostu przez to, że on jest tak, ma tak szeroką tematykę, a nadal jest skierowany do osób, powiedzmy, którym bogacki jest życia jest bliski, to gdzieś tak może to być zbyt ogólne teraz w tym momencie. Jak byście to tak podsumowały? Ja myślę, że to jest takie coś, co nasz potencjalny odbiorca, do którego chcemy trafić, po prostu czuje, że to jest to, co go interesuje i że ten odbiorca czuje, że to jest to, o czym on chce poczytać i tak dalej. A jeśli tak nie do końca czuję, to jest... To nie dla ciebie, sorry. Nie, to jest preview, jest wersja demo, która jest za darmo i można sobie tam przeczytać 4 artykuły. Super. No bo też jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że jest po prostu tak niesamowity wybór właśnie darmowych treści, że mówiąc za to nam zapłać, to trzeba jakby pokazać, co to właściwie jest. I po to mamy treści na blogu, po to wszystkie numery, które są archiwalne, w dalszym ciągu będą dostępne online. Bezpłatnie. Bezpłatnie, za darmo, żeby można było sobie przeczytać to, co pisaliśmy wcześniej. Czyli 24 numery, to już... Jest ładnie. Mnie to trochę przeraża, tak. Każdy numer, który wypuszczam i wtedy kończę zawsze skład numeru okładką i wtedy wpisuję numer, który to jest numer magazynu i ostatnio jak pisałam 24, to tak sobie pomyślałam, Jezus Maria. Ile roboty. No. A październikowy już jest 25. Nie? To jest jakby dla nas, to jest 25, ale taki trochę pierwszy. Nie? Jakby nie zaczynamy zupełnie od zera, ale tak od... To jest taka wersja zero, znaczy... Relaunch. Wersja nie używając angielskich słów, to relaunch. Tak, nie używając... Ale na końcu jest moja ulubiona część, czyli pytanie i odpowiedzi. Sprawdzimy waszą wiedzę z matematyki. Matematyki. Wy przelem możecie wybrać. Ja jestem filologiem, ja nie mogę. Czy jesteście gotowe? Są bardzo trudne pytania. Właśnie dziewczyny zaproponowały, że zrobimy mały twist. Nie używając twistu. I będą... Łucja będzie odpowiadała za Weronikę, a Weronika za Łucję i zobaczymy, czy się dobrze znają i czy w ogóle powinny prowadzić razem magazyn. Pytanie numer jeden jest moje ulubione pytanie, czyli jaka jest wasza ulubiona restauracja? Wegańska. Musi być w Polsce, zakładam. Lub w Berlinie. W sensie ogólnie na świecie. Bo jesteście rozsiane, a teraz jesteśmy w Warszawie, możecie skądkolwiek. Plus, o tak, opowiadacie wzajemnie o sobie. Dobra, no to jest trudne, bo ja nie jeżdżę do Berlina i nie wiem, co na tam w tym Berlinie je. Ale moja ulubiona knajpa nie jest w Berlinie. No, to już jasne. Jeżeli chodzi o polskie restauracje, na pewno jest to Zenit w Poznaniu. Dobrze. Czy udało się? Tak. Brawo! Znaczy, mam parę ulubionych, ale ostatnio to jest po prostu numer jeden. A Łucja, nie jestem pewna, czy powiem dobrze, ale mi się wydaje, że Tel Awiw. Tak, Tel Awiw. Kocham Brawo. Tel Awiw. Punkt i punkt. Świetnie. Tel Awiw jest dostępny w różnych miastach, w tym w Łodzi. Ja nie byłam nigdy. Jeszcze. Zabiorę cię tam. Kochana, to jest pyszne. Ale wiesz, no... Ale dzisiaj idziemy, nie? Ale byłaś w Kanan. No, byłam. No to Kanan jest dobrze. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Tel Awiw. Pytanie numer dwa. Jakie jest wasze danie popisowe?
przychodzi do was ktoś ważny i musicie zrobić coś do jedzenia. Weronika robi najlepszą na świecie wegańską lasagne, bez dwóch zdań. O mój Boże. Ja muszę to zjeść. Mój ubony daje to z lasagne. Leonardo Verde w Warszawie jest bardzo dobra, tak abstrahując. Ale ona nie jest przyjechać tak do mnie do Berlina i ci zrobię lasagne. Ale ja pamiętam to zaproszenie. No ja pamiętam, że cię zaprosiłam. Ale ja jeszcze nie mam mieszkania. To be continued. To be continued. Tak. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się, czy Weronika znalazła mieszkanie. Czy zaprosiła Karolina na zamówienie? Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to 1 października już będę miała mieszkanie. O. Czyli w komentarzu napiszę, czy już mam mieszkanie, czy nie. Tak, Weronice się udało. Ma gdzie mieszkać. Karolina kupiła już bilet na pociąg. Dobrze, jakie jest popisowe danie UCI? Ja bym powiedziała, że schabowe, sojowe UCI to są najlepsze schabowe, sojowe... Najlepsze. Po co chciałaś iść do lokalu Vegan Bistro? Bo ja uwielbiam... Danie, za którym najbardziej tęsknię, to jest schabowy. Ja po prostu wszędzie muszę jeść schabowe. I jak tylko Łucja pyta, co ma zrobić na obiad, to ja mówię schabowe. A mi się już po prostu nie chce robić, bo to jest takie trochę upierdliwe, więc... No co, to jest proste takie właśnie. Raz, dwa, trzy, gotowe. No, nie, no, robię, Łucja to robi przez trzy godziny. Ja robię na wypasie schabowe, naprawdę, więc ale one są... to ty robisz z sejtana? Jest przepis w numerze październikowym. Schabowe. Nie, robię z gotowych sojowych suchych, natomiast żeby one faktycznie miały i teksturę, i smak taki, jak powinien O Boże, teraz być, mnie tak już to naprawdę robię to długo. Natomiast te w Local Vegan Bistro są bliskie temu, co ja robię, więc dlatego tam idziemy, żebym nie musiała smażyć, bo mi się nie chce. Dobrze, dziewczyna. A ten przepis naprawdę jest w numerze. No zakładam, że nie kłamiesz naszych widzów. Słuchaczy. Słuchaczy. Widzów mojej twarzy na YouTube. No właśnie. Ja kiedyś w pracy siedziałam i miałam włączone na monitorze obok i tam cały czas tylko ta twoja twarz. I tak kolega na patrzy. Co oglądasz? Czemu to się nie rusza? Mój dziadek ostatnio powiedział, że włączał mój podcast, ale chyba jest zepsute, bo nie ma obrazu. I tak włączał i odświeża mi nic. No i nadal nie działa. I tylko cię słyszę, tak dziaduś. O to chodzi, że tam mnie tylko słychać. Dobra, jaka jest wasza podróż marzeń? Miejsce, które chcecie najbardziej zobaczyć? Oh, Jesus. Nie rozmawiałyśmy o tym. Ups. Znaczy, ups. Ja nie jestem typem podróżniczki, Fernika chyba też nie, więc mi się wydaje, że dobrą odpowiedzią na to pytanie byłoby, w jakim miejscu chciałybyśmy mieszkać najbardziej. A to znaczy, się. No to tu się Łucja trochę myli. Przeredagowałaś to i bardzo słusznie, świadczy, że jesteś ze swoim miejscem w życiu. Tak będzie. Tak. Gdzie byście chciały się jeszcze sobie pomieszkać? Więc wydaje mi się, że Weronika w tym momencie jest w swoim miejscu. Zawsze marzyła o Berlinie, jest w Berlinie i mam nadzieję, że dobrze mówię. Znaczy, trochę tak. Ale ja mam takie miejsce, do którego absolutnie po prostu muszę pojechać i jest to Australia, którą bardzo romantycyzuję. Jest takie słowo? Mam jakiś taki obraz tej Australii w swojej głowie. I to nawet nie konkretnego miejsca. Tak, mam, dokładnie. Niektórzy mają American Dream, ja mam Australian Dream. No, oglądałam się tyle australijskich youtuberek, że po prostu... Na przykład. No to jest... Na przykład Bonnie i Rebecca. Wiedziałam, że poszło, Bonnie jest taka fajna. Tak, ale jest jeszcze taka dziewczyna, Sarah's Day, nie która nie jest weganką, ale tak, ona próbuje, no. No tak. Trzymamy za nią kciuki. Trzymamy za nią kciuki, dokładnie. No, tak więc, no dla mnie to jest Australia, ale to znaczy, nigdy o tym nie rozmawiałyśmy. I też dokładnie, no ja nie jestem typem podróżniczki. Ja jak mam urlop, to ja siedzę w domu i oglądam Netflixa. Ja uwielbiam staycation, tak. Ja nie przepadam za jeżdżeniem. Anglicyzmów odcinek w historii. Jesteśmy po IB, czyli po maturze międzynarodowej. Tak, dokładnie. Wyzywałyście IB? Tak. Prawda? No. O matko. Dlatego tak rozmawiamy właśnie. Mamy problem z językiem polskim. Ciągle. Ja to było parę lat temu, nie? No tak, Łucja jest jeszcze po skandynawistyce. Więc też już. Więc, no... To czat. Szwedzkich słów nie do... Myślę, że w Szwecji wasz magazyn byłby popularny. Coś oni jest. Są tacy... Oni są... Lagom. Nie wiem, czy się tak czyta. Logom, ale blisko. Więc tak. Mm. Więc masz takie miejsce? A jeszcze o tobie muszę powiedzieć. Próbuj. Łucja, może powiesz nam? Chyba pomogę. Łucja musi powiedzieć. W sensie, ja bym powiedziała, że coś w Skandynawii, na północy, ale nie mam pojęcia, jak powiedzieć to, w sensie nie wiem, co Laponia. Konkretnie. Nie, jakieś bardziej, no nie wiem, jak... Sztokholm. Helsinki. Nie. Generalnie to jesteś bardzo blisko. Lubię Polskę, chciałabym tu zostać na stałe, ale jakbym miała się jednak gdzieś przenieść, to faktycznie kraje nordyckie, albo Finlandia, albo Szwecja, bo po prostu już tam trochę byłam. Znam te klimaty, czuję się tam dobrze. To jest takie miejsce. I znasz język. No dokładnie. Jaką książkę powinien przeczytać każdy?
Każdy, czy każdy... Zainteresowany weganizmem. Każdy dla ciebie. Jaka książka byś poleciła tak z założenia drugiemu człowiekowi? Jaką książkę mu ciebie poleciła? To już musimy odpowiedzieć osobno, na sobie, bo to jest wyższy poziom osobiste, abstrakcji. To już jest tak bardzo osobiste, że wiesz, bardzo lubię czytać książki i takich jest mnóstwo, ale myślę, że na ten moment dla każdego człowieka polecam książkę Jak nie umrzeć przedwcześnie, doktora Gregera. Boże, też się to rozumiałam, skończyłam czytać przedwczoraj. No. Ja ją uwielbiam dlatego, że to jest taka skondensowana encyklopedia tak naprawdę diety i owszem, tam jest stricte diecie roślinnej, ale każdy tam znajdzie coś dla siebie, na jakieś porady na temat zdrowego żywienia, coś, co każdy może zaimplementować w życie, bo to są takie proste, podstawowe tak, rzeczy. Zgadzam się i polecam. Super jest. Ja kocham Chucka Palahniuka. I ja po prostu polecam wszystkim, żeby czytali jego książki, które są obrzydliwe. Zachęciłaś mnie. Naprawdę. To są obrzydliwe. On tam pisze o... Obrzydliwych rzeczach. Obrzydliwych rzeczach, tak. No, ale... No i chyba tak, żeby się wkręcić, to chyba Fight Club. Jakie są konta w internecie, które śledzicie? Instagram, YouTube, strony, blogi, cokolwiek. Znaczy wszyscy już to mówili, więc my też musimy. Tak. Karolina Sobańska. Oczywiście. Wiadomo. Musimy dać reagować nawet. Nie powiesz, nie znam? Tak, już nudna jestem po prostu. My tak gadałyśmy. Mówię, no będziemy musiał powiedzieć Karolina Sobańska. Nie, teraz jest nieszczere i teraz się was obrażam i nie obchodzi mnie żadna inna osoba, którą obserwujecie. Ja, ponieważ uczę się prowadzić zdalny zespół, bo głównie organizacje współpracy, to ja się tym zajmuję i bardzo pomaga mi w tym Ola Budzyńska, pani swojego czasu. Polecam serdecznie wszystkim, zwłaszcza kobietom. Która też jest na diecie roślinnej zresztą. Tak. Więc jest super, jest mega energiczną babką i po prostu nawet jeżeli nie chcecie, nie wiem, zmieniać swojego życia i się uczyć, jak organizować czas, to po prostu strasznie miło jej posłuchać, na nią popatrzeć. Jest bardzo sympatyczna. Ja uwielbiam... To jest profil Pan Lis. Więc ja jeszcze polecam Alę, znaną inaczej jako Vegan Nerd. Tak. Ponieważ jej Instagram jest nie tylko z przepisami wegańskimi, głównie śledzę jednak Instagrama, nie są tam tylko przepisy wegańskie, ale przede wszystkim jest jej przeurocza kotka Mafia. Ala pokazuje swoje mega fajne mieszkanie w Krakowie. Opowiada też o różnych takich kobiecych sprawach, problemach, więc jest bardzo szeroko tematyczny ten Instagram i uważam, że jest świetny. To ja mam dwa. No dawaj. Pierwsze to jest Yoga with Adrienne. O tak. Ja zaczęłam z nią robić taki challenge miesięczny. Dzisiaj oczywiście tego nie zrobiłam, ale... Tak. Miesięczny? Tak, jak True nie, ten się nazywa. Gdzieś, aha, no to i tak, już to zrobiłam, zajebisty jest. Polecam. A druga to w ogóle to jest shoutout, kolejne angielskie słowo, do poprzedniego gościa. O! Bo i to jest w ogóle, ona się pewnie zdziwi, bo to jest cholera wie. I to jest to prywatne konto, które najbardziej lubię. Czyli to jest prywatne konto Oli, która jest założycielką marki Cosmic Pantry i Miamiko, która tak, była u mnie tak, w odcinku jakiś czas 12 chyba, albo 13. No, 13, dokładnie pamiętam, 13. No. Czy oczywiście lubię też pozostałe konta. Pozostałe konta, ale jakby jak zobaczyłam ten prywatny, to tak się ciepło na serduszku mi się zrobiło i lubię patrzeć na te jej rzeczy, tam co rzucę i co tam pisze. To na sam koniec końców powiedzcie jeszcze raz, gdzie można was znaleźć, czyli teraz chwila za ciebie, Weronika, promo. A można nas znaleźć tak, na Instagramie V-Magazyn, na Facebooku też / V-Magazyn albo po prostu V-Mag. Na stronie internetowej www.v-mag.pl i to tyle. I bardzo zachęcamy do zapisu na nasz newsletter, żebyście się dowiadywali o... bo tak jak mówiłyśmy, wypuszczamy nie tylko magazyn, a również prowadzimy bloga, wypuszczamy inne produkty, e-booki z przepisami, e-booki z podsumowaniami wyzwań, same wyzwania, które są darmowe. I w listopadzie mamy kolejne wyzwanie. Jeszcze nie będziemy zdradzać szczegółów, ale jak się zapiszecie na newsletter, to będziecie pierwsi, którzy się o tym dowiedzą. I generalnie dzisiaj jest 1 października, wychodzi nowy numer październikowy i można go kupić go na stronie.
Tak? Tak, tak jest. Wszystko tam się... No. Tak. Dziękuję wam bardzo za naszą rozmowę i życzę wam, żeby wasz magazyn się rozrósł i żeby można było kupić w wersji w wielu językach na całym świecie. Znaczy, można go kupić, wiadomo, na całym świecie, ale żeby był dostępny też na rynek światowy i trzymam za was kciuki i wszyscy, którzy mieli okazję przeczytać magazyn, mam nadzieję, że wam się podobało, bo jestem tam. No. Także piątka dziewczyny. Ale po cichu, żebyś nie ogłuchła. Tak, żebym nie ogłuchła w przyszłości i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa! Pa! Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Tak jak zawsze przypominam, że podcastu możecie wysłuchać na SoundCloud, na iTunesie, czyli w aplikacji podcasty na telefonie oraz na YouTubie. Mam nadzieję, że w przyszłości również na Spotify i też zawsze to powtarzam. Nowy odcinek pokazuje się co tydzień w poniedziałek o godzinie 16:00 i też przypominam, że jeżeli macie chwilę, to zostawcie ocenę i opinię na iTunesie. Dzięki temu, kiedy jest więcej ocen, więcej recenzji, to podcast jest częściej polecany szerszemu gronu słuchaczy. Więc jeżeli podoba się wam, to mam nadzieję, że spodoba się również innym osobom. Na wszelkie wasze opinie, rekomendacje i komentarze czekam na mojej stronie, bo pojawia się zawsze wpis na karolinasobańska.com, gdzie znajdziecie wszystkie linki, odnośniki, notatki związane z rozmową i z moim rozmówcą, ale śmiało piszcie też, co tylko wam w duszy gra na YouTubie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już za tydzień w poniedziałek o 16:00.